aby zobrazować jakość połączeń, które oferuje tutaj Polkomtel w lokalizacji Jaroty w Olsztynie, wykonam połączenie na telefon stacjonarny. Jest pełny zasięg. Jest pełen zasięg. Jesteśmy 450 metrów od 1 BTS-a. Oczywiście teraz spadł ten zasięg, ale tak jak mówię, jest godzina 14:54. Poza zasięgiem sieci. I tak wyglądają rozmowy z lokalizacji Olsztyn, Jaroty w tym miejscu. Także myślę, że technicy dobrze, żeby się pochylili nad tym tematem, bo w moim mieszkaniu oddalonym o 470 metrów dokładnie, bo kilka metrów ma mieszkanie, a tam jest 1 BTS, tak wyglądają rozmowy. Może powtórzymy, jeszcze raz zadzwonimy do home, włączymy głośnik i zobaczymy, jak to dalej wygląda. Tak wygląda połączenie, nawet patrząc w kierunku tego BTS-a. O ile o godzinie 11, bo mam też takie nagranie, wszystko było w porządku, o godzinie 14 GSM 900 Polkomtela tak działa. Przejdziemy do innego pomieszczenia, do drugiego pokoju. Informacje o ofercie i przedłużeniu abonamentu. Wybierz 1. Informacje o fakturach i płatnościach. Wybierz 2. Obsługa panelu administracyjnego Twoich usług. Wybierz 3. Informacje o zmianie hasła. Wybierz 4. Informacje o zmianie dan. Wybierz 5. Informacje o konfiguracji programów. Wybierz 6. Nie otrzymałeś faktury? Być na home.pl / faktura. Potrzebujesz duplikatu? Wejdź na home.pl / duplikat. 1. Jak mogę dokonać płatności? 2. Kiedy otrzymać fakturę? A tam jest kolejny BTS oddalony o kilka kilometrów. Proszę zobaczyć, jak sygnał skacze. 4. Dlaczego otrzymałem fakturę pro forma? 5. Jak przejść z faktury papierowej na elektroniczną? Więc jak sobie tutaj siądę w tym miejscu, to niestety nie odbiorę. Albo będę tak właśnie słyszał. Jeżeli siądę sobie przy komputerze, chwileczkę, nie dotknąłem nic. O, poza zasięgiem sieci. Czyli w miejscu, gdzie sobie pracuję przy komputerze, po godzinie 14 do samego wieczora mam takie objawy. Mam nadzieję, że Polkomtel wreszcie zajmie się tym tematem. Bo jeżeli problem jest od 5 lat i nikt tym tematem się nie zajmuje, wykonuje Państwu nagrania, to myślę, że warto by było podchylić się nad tym jednym klientem.